Cześć, witajcie w samym środku Czarnego Serca. To, o czym dzisiaj usłyszycie, to chyba najdziwniejsze, przepełnione bólem, żalem, sadyzmem i rozgoryczeniem telewizyjne show, jakie kiedykolwiek istniało. Mowa o Denpa Shonen Teki Kensho Seikatsu, czyli japońskim teleturnieju z lat 90., którego założyciele przez ponad półtorej roku znęcali się nad jednym z uczestników, a to wszystko ku uciesze dziesiątek milionów widzów. Ty! Owy nieszczęśnik był taki ugłodzony. Program na MTV, coś tam Miss Zen i też takie dziwne rzeczy robili. Powiem ci przykład. Jeden chłop nakładał sobie hełm astronauty na głowę z takimi otworami, rurami. A inni pierdzieli w te rury. Dziwny film. No nieważne. Napastowany, ośmieszany, upokarzany, oszukiwany oraz nawet porwany. I to zezwierzęcenie trwałoby dalej, gdyby nie japoński rząd. O, Jackass też. To Jackass jest jak to, co teraz oglądamy? Czemu to jest czarne serce? Zacznijmy od samego początku. Susunu Denpa Shinen to japoński, emitowany od 1998 do 2002 roku serial reality show pochodzący z Japonii. Sam tytuł jak można tłumaczyć tak? W dość niedokładny sposób jako Nie kontynuuj, szalona młodzież. I faktycznie byłoby lepiej, gdyby dzisiejszy bohater nie kontynuował swojej przygody w tym programie. Show od samego początku było znane ze swojego dosyć specyficznego, ekstremalnego traktowania uczestników. Ty, bo ja zawsze wszystko za głośno mam, a siebie zawsze za cicho, wybacz. Nie boję się powiedzieć, że sadystyczne zasady i ciągła zmiana reguł na coraz bardziej restrykcyjne powodowała, że osoby biorące udział w show zostawały zamykane w coraz większych sidłach potężnych łap organizatorów programu. Uczestnicy zwykle byli mało rozpoznawalnymi komikami. Jaki koleś od afery z kamerzystą? Którzy pragnęli sławy. Susunu Denpa Shinen im to umożliwiał. Wzięcie udziału w programie jednak zależało od ślepego trafu. Proces rekrutacyjny wyglądał następująco. Spośród setek zgłoszeń wybierano kilkanaście metodą zwykłego losowania. Następnie tych kilkunastu szczęśliwców zostawało poddanych kolejnemu ślepemu losowaniu, a zwycięzca drugiej, jednocześnie ostatniej loterii, trafiał na ramy telewizji, będąc kolejnym komikiem, dla którego przygotowano oryginalny program. Zaraz dlaczego się zobacz. Dlaczego mówię oryginalny? Bo przez 4 lata trwania tego show w Susunu Denpa Shinen wzięło udział około 20 komików. Każdy z tych bohaterów posiadał dla siebie osobny sezon, ale o co tu chodzi? Każdy z sezonów charakteryzował się innym motywem przewodnim, więc co za tym idzie, też innym zadaniem. O niektórych wiadomo całkiem sporo, a o innych nie ma ani grama informacji. Najbardziej znanym jednak, niestety... Ale to jest jakiś japoński kabaret? Wiesz o co chodzi? Kabarety znasz? Twój stary pewnie ogląda do dziś. Sezon, o którym traktuje dzisiejszy materiał. Każdy sezon miał również swoją odpowiednią nazwę. Denpa Shinen Teki Mujinto Dashutsu, czyli Bezludna Wyspa Denpa Shinen, to pierwszy z takich bardziej znanych motywów Denpa Shinen. Dwójka komików została porzucona na bezludnej wyspie. Bez jedzenia, ani bez żadnej informacji na temat tego, w zasadzie gdzie się znajdują. Dostali tylko jedno polecenie. Macie zbudować tratwę i wrócić do Tokio. 4 miesiące zajęło komikom wydostanie się z wyspy. Następnie, niestety tutaj już nie posiadam informacji na temat tego, w jaki sposób został im podarowany rower wodny kształtem przypominający łabędzia, którym zamiast tratwy mieli dostać się do Tokio, a stamtąd zostali przetransportowani do Indii, skąd znów tym samym rowerem wodnym mieli dostać się do Indonezji. Znaczna większość zmagań komików możliwa jest do znalezienia na YouTube w formie odcinków, ale niestety tylko po japońsku. Ale to... Pewnie takie jak Bear Grylls, nie? Że wiesz, kamera off i chłop Big Maca żre. Coś tego typu, nie? Denpa Shinen Teki Afrika Europa Tairiku Odan Hachike no Tabi to wyprawa międzykontynentalna na trasie Afryka Europa. No jak nie? Komik oraz DJ radiowy zostali zmuszeni do przejścia pieszo drogi, zaczynając od przylądka Dobrej Nadziei, kończąc w Nordkap w Norwegii. Dwójka uczestników nie mogła używać swoich pieniędzy, przez co mieli ciągły problem ze zdobyciem jedzenia, picia oraz noclegu. Jednym z momentów, gdzie sytuacja wyglądała naprawdę tragicznie, był przypadek omdlenia na środku pustyni Sahara z powodu wycieńczenia jednego z uczestników. Musiał być on przetransportowany helikopterem do lokalnego szpitala na natychmiastowe leczenie. Czemu? Oczywiście po wszystkim... Złamali zasady, powinien umrzeć.
tak jak w przypadku Bezludnej Wyspy. W sensie w programie oczywiście. Na YouTube w formie odcinków po japońsku. Bez sensu to jest w dupa. Denpasunen Teki Pennant Race, czyli bez sezon sensu. Baseballowy Denpasunen. No w programie powinien, chodzi o grę, to jest taka gra jakby. Testował lojalność i oddanie fanów trzech japońskich drużyn baseballowych. Yomiuri Giants, Hanshin Tigers oraz Chunichi Dragons. Uczestnicy zostali zamknięci każdy w osobnym pokoju, w którym był tylko i wyłącznie telewizor transmitujący mecze tylko ich ulubionej drużyny. Jest to też jedyny sezon, w którym od początku nieznane są personalia uczestników. Ich twarze nie były pokazane w telewizji. Zasada była prosta. Jeżeli tak bardzo wierzysz w swoją drużynę, to niech to ona przyniesie tobie sławę. Za każdy wygrany mecz swojej drużyny, fan dostawał danego dnia obiad oraz odrobina jego twarzy zostawała odkrywana. Jeżeli jednak drużyna przegrywała, fan nie dostawał danego dnia posiłków, a światło w jego pokoju zostawało wyłączane do następnego meczu. Tak więc seria wygranych pozwalała ci zdobywać jedzenie i kawałek po kawałku sławę, albo głodujesz w ciemnościach, a seria przegranych oznaczała kilka dni bez jedzenia. Jeden z uczestników został pozbawiony pokarmu na okres prawie 3 tygodni, co spotkało się z masową krytyką studia serialowego. Ten sezon jednak jest nie do odnalezienia. International był serią prowadzoną poza granicami Japonii. Nie oznacza to jednak, że ten sezon był mniej niebezpieczny. Część z zadań była wykonywana przez Yamasakiego Hosei, część przez Kunihiro Matsumure. Na YouTube jest cała seria dostępna po angielsku o nazwie Yamasaki Hosei staje się mężczyzną, w której bohater m.in. udaje się do Włoch w poszukiwaniu włoskiej mafii, bierze udział w gonitwie byków w Hiszpanii czy szuka chupacabry w Meksyku. Inne zadania polegały m.in. na odwiedzeniu barów dla homoseksualistów w Londynie, San Francisco czy Sydney i rozdawaniu prezerwatyw, podszywając się pod kampanię Stop AIDS. W jednym z klubów mężczyzna został nawet napadnięty i jak sam twierdził, było to powiązane z pobiciem oraz molestowaniem, lecz ekipa filmowa nawet mu nie pomogła. Pokazuje to jak bardzo... autorzy tego show nie dbali o swoich uczestników. Kolejnym z zadań w Denpasunen International było odkopywanie min lądowych zakopanych w kambodżańskich lasach czy starcie z dzikimi zwierzętami, takimi jak lew, niedźwiedź, krokodyl czy waran z Komodo. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Najgłupszymi jednak zadaniami były te związane z zaczepianiem sławnych osób. Matsumura miał za zadanie m.in. zaśpiewać piosenkę Ladybug Samba Yasserowi Arafatowi, czyli pierwszemu prezydentowi Palestyny, lub powiedzieć prosto w oczy słowa Nienawidzę cię Nelsonowi Mandeli czy Jimmy'emu Carterowi. Jedno zadanie pozostało... No ale co to za wyzwanie prezydentowi Ameryki tak powiedzieć? Niech Putinowi tak powie, za czym to się stanie? Nie, bez sensu to jest. Wykonane. Ogolenie na siłę brody Fidela Castro. I dobrze, bo kto wie, jakby to się skończyło. Jak prezydent USA się zastrzeli? Za Denpasunen są skrajnie idiotyczne i religii morelini, nie? Nic z powyższych jednak nie umywa się do najpopularniejszego sezonu o nazwie Denpasunen Teki Kensho Seikatsu. Tłumaczenie tego sezonu doskonale oddaje jego format. Życie pełne nagród z Denpasunen. Motywem więc miały być nagrody zdobywane w zdrapkach i loteriach z gazet czy czasopism. Pytaniem sezonu było, czy można przeżyć tylko dzięki nagrodom zdobywanym w losowaniach. Taki hardkorowy YouTube. Na to pytanie odpowiedzieć program. Miał nam Nasubi. Takie rzeczy ale ludzie nagrywają na YouTube, ale oni oszukują. A tu kiedyś nie oszukiwali, widzisz, fajnie było. Musimy opowiedzieć sobie trochę o tym, czym jest The Truman Show. The Truman Show to film z 1998 roku, który na stałe zakorzenił się na liście najlepszych filmów w historii. Widziałem parę razy. Grany przez Jima Carreya jest zwyczajnym, do bólu przeciętnym człowiekiem, jakich miliony. Coś grane? Dis. Żyje na przedmieściach razem ze swoją żoną. 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku spędza na pracy, a w weekendy od czasu do czasu udaje mu się wyrwać na piwo z kolegą. Problemem w tym jego zwyczajnym życiu jest to, że jest ono fałszywe. Każda sekunda życia Trumana, zaczynając od dnia jego narodzin, jest transmitowana na żywo. Czyli Truman Show to jest trochę taka hejka tu lęka? Kamery znajdują się wszędzie, zarówno w jego domu, jak i na ulicach. Truman żyje bowiem w symulacji.
Miasto, w którym on pracuje oraz mieszka, tysiące ludzi, których mija na ulicy oraz jego rodzina czy przyjaciele, wszyscy są aktorami w chorej grze reżysera, który wykorzystał główne narzędzie, żeby spełnić swój cel. A tym narzędziem jest nieświadomy niczego Truman. Zostaje on zaprogramowany wręcz przez serię wydarzeń w swoim życiu w taki sposób, by nie chciał opuszczać miasta, w którym się znajduje i by ten nigdy nie zdawał sobie z tego sprawy, że jego życie to fikcja. Wyobraźcie sobie proszę tylko taki scenariusz, iż dowiadujecie się, że przez całe wasze życie wszyscy ludzie, których znacie, wszyscy, których pokochaliście czy znienawidziliście, są tylko aktorami. Tak jak zresztą... Co byś zrobił, widzu? Kamery znajdują się wszędzie. U was w łazience, u was w pokoju waszych rodziców, na ulicach, nawet u was w pracy. Wasz szef, wasz kolega cały czas nosi przy sobie ukrytą kamerę, żeby nagrywać was w każdej możliwej sytuacji, a wszystko jest nadawane na żywo dla milionów ludzi. Zapamiętajcie sobie proszę historię Trumana, bo za chwilę będzie nam potrzebna, analizując życie Nasubiego. No właśnie, wygranym został Tomoaki Hamatsu, któremu za udział w programie obiecano sławę i fortunę. Synonim Nasubi przylgnął do niego ze względu na kształt jego twarzy. Tomoaki bowiem miał nienaturalnie wielką szczękę, która reżyserowi przypominała bakłażana. Nasubi to z japońskiego właśnie bakłażan i to przezwisko ciągnie za nim się do dziś. Jako młody, aspirujący komik wiedział, że raczej nie ma zbyt dużej szansy na to, żeby się wybić, no chyba, że pomoże mu w tym los. Zdecydował się więc wziąć udział w losowaniu Denpa Shunin. I co? Nasubi wygrywa losowanie. Staje się uczestnikiem kolejnej serii Denpa Shunin. Szczękę, gigaczat? No nie. W którym jeszcze 5 minut Japończykom nie rośnie taka broda. Zaciągnięty z zawiązanymi to taki pseudo gigaczat to jest. Osoby prowadzące Nasubiego są jedynymi, które wiedzą, Sadge. Dokąd mają się udać. Nawet sam Nasubi nie wie, gdzie wyląduje. Gdy jednak opaska z oczu zostaje zdjęta, jego oczom ukazuje się mały pokój. Zza kamery producent serialu nakazuje Nasubiemu zdjąć wszystkie swoje ciuchy, a następnie podać je kamerzyście. Co jest w dupę? Zrobiłbyś to? Na to. Ty, będzie cenzura? Kurde, ale... Dopiero wtedy nagi i upodlony Nasubi dowiaduje się o zasadach programu, w którym uczestniczy. Dostał on olbrzymią stertę kuponów na loterię, czasopism oraz magazynów, których zapasy były stale uzupełniane. Nasubi może opuścić pokój tylko wtedy, kiedy łączna pula nagród wygranych w loteriach wyniesie 1 000 000 jenów. Co ile to PLN? Kursem daje nam około 38 tysięcy złotych. Okej, dzięki. Producent zapewnia Nasubiemu tylko wodę. Wszystkie pozostałe do przeżycia rzeczy Nasubi musi zdobyć z nagród. Zadanie to taka gierka, nie? Fajna. A wykonalne, tym bardziej, że wartość sprzętu była wyliczana na zasadzie alternatywnej kwoty pieniężnej. W tamtych czasach wygrany na japońskiej loterii mógł wybrać albo dany przedmiot, albo odpowiednik w kwocie pieniężnej, często bardzo Dzięki Mironku za 5 lat. Niżonej. Oficjalny powrót? Tanie nagrody, które otrzymywał Nasubi, nie posiadały żadnej alternatywy. Do ciężko powiedzieć. Tylko te nagrody, co skutkowało bo tym, jestem że reaktorem. Mimo otrzymania paczki z wygranym prezentem, więc nie ma czegoś takiego. Nie powiększała się o żadną kwotę. Aby odwieźć uczestnika dostał on ultimatum. Program zostanie wyemitowany tylko wtedy, gdy uczestnik wykona zadanie. W przeciwnym wypadku wszystko, na czym zależało Nasubiemu, przepadnie. Sława, pieniądze oraz poświęcony na przesiadywanie w pokoju czas. Cały pokój był wyposażony w kilka kamer i mikrofonów, w których Nasubi musiał regularnie wymieniać taśmy. Prowadził on więc swego rodzaju vloga, myśląc, że całość materiału zostanie odpowiednio pocięta i edytowana przed wypuszczeniem do telewizji. T
Ty, a oni w telewizji mieli cenzurę? Został brutalnie oszukany. Całość jego poczynań, owszem, była relacjonowana raz w tygodniu w postaci odcinka w telewizji, natomiast popularność programu stała się tak wielka, że utworzono... Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Dzieneki. Januszek zjadł ci mamę 69, dał na golibordę 5 zł i 69 groszy, a to ciebie już nie zamrozili? Ale jak to zrobię, to pamiętaj, że twoje życie było dla mnie drogowskazem, który na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Dzięki, widzu, dzięki. Nie, dali fory dzisiaj, znaczy tym razem. Dopóki mnie nie złapią, to nie zamrożą. Całodobowy livestream nadający życie na Subiego cały czas. Jak mogę to, Gabi? Mogę jedynie podejrzewać, że zdolność producentów do utworzenia transmisji na żywo pod koniec lat 90. była chyba pierwszym takim streamem na świecie, a jednocześnie też tak smutnym i podłym. Jedynym wyposażeniem, które na sobie otrzymał od realizacji... Ty myślisz, że jakby dzisiaj to puścili, to też by gadali, że smutne i podłe? Czy w dzisiejszych czasach był Willi... Trochę nudne, nie? Nuda, nie? Nuda. Czemu nie srają na klatę? Bo powinny być dwie osoby zamknięte i powinni walczyć o każdy w dupę pasztet. Zatorów był prysznic, radio, telefon, palnik gazowy, zlew, mały stolik kawowy, witam, Black Blue, witam. I olbrzymie ilości losów na loterię. Nie zdawał sobie jednak sprawy klasyczny z tego, że jakiś spędzi w tym więzieniu aż 15 miesięcy. Zacznijmy od tego, że przez cały pobyt w pokoju na sobie nie miał na sobie ubrań, ponieważ żadnych nie wygrał. Czy to... Nie, bo to program, to jest dokument, to można. I na sobie starał się zakrywać czym tylko mógł. Nie, to jest dokumentalny film. W serialu nie przeszkadzało mu to już na tyle i produkcja postanowiła zakrywać jego genitalia na subim, czyli emotką bakłażana właśnie. Już od pierwszego dzięki, Max, witam. Wziął się za wypełnianie losów i gazetek. Dosyć szybko odpuścił sobie loterie radiowe, by skupić się na wypełnianiu setek wniosków papierowych po kilka godzin dziennie. Niestety, pierwsze dni nie były dla niego łaskawe. Sporo tracił na wadze głodując, ponieważ nie udało mu się wygrać żadnego pożywienia, mimo wzięcia udziału w blisko 6000 różnych konkursów. Dopiero po kilkunastu dniach na Subi wygrał pakiet 12 gotowych owocowych galaretek. Aby nie doprowadzić do śmierci uczestnika, producent zdecydował się dawać na Subiemu codziennie odrobinę chleba do momentu jego pierwszej wygranej. Po 4 tygodniach udało się. Na Subi wygrał 5 kg ryżu. Widzicie, jaki jest dobrobyt w Japonii? On to dostał za darmo. A Polak na to musi cały miesiąc robić. Sadgę trochę, co? Ty, nic z tego! Kurde, czemu to jest pokazywane? Przecież, ale to jest dokument, to nie jest ban. Nie, to jest dokumentalny program. Później jednak zdecydował się ugotować go w pustych pojemnikach po galaretkach, co udało się, poniekąd tworząc coś na wzór ryżowego kleiku. Bóg mi pomógł w zrobieniu ryżu. W późniejszym etapie do Nasubiego zaczęły trafiać kolejne przedmioty, takie jak 1000 jenów w gotówce czy odkurzacz. Co on go zje? Na co mu odkurzacz? Ale trafiały się też bezużyteczne przedmioty, takie jak telewizor, na którym nic nie mógł obejrzeć ze względu na brak anteny czy kabli. Ile w tym prawdy? To jest stare, więc może sporo. PlayStation 1 bez żadnych gier. Rower, na którym nie mógł jeździć z powodu braku miejsca. Nice. Bilet na koncert Spice Girls, na który oczywiście nie dotarł. Spaghetti w puszce, oczywiście bez otwieracza. Na szczęście dla niego jednak po 3 miesiącach doczekał się wygrania pasty do zębów razem ze szczoteczką, mydła czy
pluszowej foki, która stała się jego jedynym przyjacielem w tym okresie izolacji. Tupę kastę, wej. Jeżeli myśleliście, że do tej pory wszystko, co mu się przydarzyło, nawet papieru jest straszne, nie dostał? To uważajcie. Oni w Japonii używają papier? Gdy się skończył, na sobie mu nie pozostawało nic innego, jak spożywanie puszkowanego jedzenia dla psów. Je także wygrał, biorąc udział w loterii. Chyba mu smakuje. Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. On wygrał globus. Groma, w większości nieprzydatnych. Dzień za dniem miał na Subiemu na wypełnianiu kolejnych losów. Niestety wraz z upływem czasu na Subi coraz bardziej dziczał, a jego psychika podupadała. No, przestał dbać o siebie, a ze względu na bardzo długi czas spędzony w osamotnieniu... Zmienia się w Son Goku powoli. Siedzia, ale widzę... Widzę, że Dziadzia zaczął zaobrać leki, dzięki ci, przypomnę sobie streamach. Witam, Alpha Swordsman. Tak, tak, terapia wstrząsowa pomogła. Jestem teraz na małych dawkach, 14 pigułek dziennie. Mówię o śniadaniu, tak, bo jeszcze to samo obiad, kolacja. Na Subi zaczął rozmawiać z wygranymi zabawkami. No tak, Black Blue SG. Z tą swoją pluszową foką, którą nazywał sensejem Binasu. Była jakaś afera z nim? Czy dupę pokazał? Nie słyszałem. On z tą foką chodzi po pokoju. Dla porównania, w samym USA, gdzie jest więcej niż dwukrotność populacji Japonii, światowy hit taki, jakim jest Gra o Tron, zbierała zaledwie 9 milionów ludzi przed odbiornikami. 17 milionów ludzi to oglądało co tydzień? Dzięki, Kunasa, 16 lat. Proszę cię. Był najpopularniejszym. No ja nie pokazałem nic. O swojej sławie komikiem w Japonii. Ale oczywiście przepraszam każdego, coś było mówione, fakt, tak? Producenci dodawali do każdego Każdy jest równy. Wesołą muzykę, kolorowe napisy, śmiech i groteskowe efekty dźwiękowe, by tylko uśmiesznić cierpienie Tomoakiego. Kiedy było coś? Nie było. No zakrywane jest, o czym ty gadasz? Ten, myśląc, że rzeczywiście jest sam, zmęczony samotnością, zachowywał się coraz dziwniej. Nie ma nic pokazane, na szczęście. W swoim pokoju więziennym. W pewnym momencie dowiadujemy się, że pod osłoną nocy Nasubi zostaje przetransportowany do drugiego, bliźniaczego pokoju, ponieważ adres pierwszego został zlokalizowany przez jednego z dziennikarzy. Nie zostało mu jednak powiedziane nic odnośnie powodu przeniesienia. Zastanówcie się, jak bardzo druzgocąca musiała być dla niego ta sytuacja, gdy okazało się, że cała ta farsa na nic, bo jesteś zaledwie w połowie drogi od wygranej. Coś ty? Producer, na sobie nie mówił, jak te soto nie trzeba są to sry. Co, wyzerowali go? A nie, rzeczy mu przynieśli. Witam, Yoda. Na Twitch ponoć się pije przy klasik. Po przeniesieniu więc Nasubi kontynuował wypełnianie wniosków konkursowych i odbieranie nagród, których część mimo pozornie... Po co on to robi? Z użytecznymi... Nie wiem, czy może zrezygnować nawet. Po 10 miesiącach następuje kolejne przeniesienie pod pretekstem odnowienia szczęścia do wygranych. I chyba zadziałało. Przesyłki aż same wskakują na Subiemu w ręce. I to coraz droższe. Nic go tak jednak nie ucieszyło jak papier toaletowy, który widział Ale pierwszy raz chodzi, od 10 miesięcy. Ja wszystko skipuję. Przez ten cały czas na Subi cierpiał z powodu samotności i wszechobecnej nudy. Jednak... Na przestrzeni tego okresu udało mu się zebrać zestaw do grania w jedną całość. Został pewnie speedrunnerem i do tej pory ma rekord. Joystick, gra Densha The Go, telewizor oraz konsola PlayStation 1. Był to moment, w którym Nasubi zatracił się na graniu, przez co odstawił na kilka dni wypełnianie kuponów. Po prawie roku, a dokładniej 335 dniach,
Do nas ubiego dociera kolejna przesyłka. Rezultat jednego z ponad 17 tysięcy kuponów, które wypełnił. Ale jak się okazuje, jest ona warta tyle, by przekroczyć próg miliona jenów. Co? Wygrał program? On szczęśliwy widać, to co to? Tu jest napisane, że jakaś ofiara? Zobacz, jak on się cieszy. Co to oznacza? Koniec programu, opuszczenie pokoju i upragniona wolność? Kariera, sława, pieniądze? Powrót do domu? No niestety nie. Denpachi Nenteki Kensho Seikatsu był programem, który generował olbrzymie pieniądze, a sam na sobie był kurą znoszącą złote jaja. Za nic w świecie nie chciano mu odpuścić. Ja by uczcić jego zwycięstwo i podarować mu najlepszy dzień z jego dotychczasowego życia, Nasubi odzyskał swoje zarekwirowane przed rokiem ciuchy i zabrano go na karnawał w Korei Południowej. Pierwszy raz od roku się ubierze. Oj. Wyszedłeś z jaskini po roku. O ja pierdolę. Ciekawe, czy on ma kanał na YouTube w dzisiejszych czasach. Zanim do wyjazdu jednak doszło, rok w izolacji wpłynął na Nasubiego tak, że ten stał się całkowicie aspołeczny. Odczuwał lęk przed kontaktem z ludźmi, mało mówił, a jego zachowanie odbiegało od tego, które my uznajemy jako cywilizowane. Ciągle powtarzał, że ubrania, które ma na sobie, zupełnie mu nie pasują i go uwierają, a była to zasługa tego, że ostatnie 12 miesięcy spędził nago. W Korei jednak bawił się świetnie. W końcu poczuł, że żyje. Do pewnego wydarzenia. Znowu go zamknęli? Sokoła? New Game Plus. Ja pierdziel. Co tu się w dupę dzieje? Ty chłop ma skina na start. Jest git. Tak, znowu został zamknięty w pokoju, tym razem w Korei. Tak jak poprzednio razem północy? Kazano mu się rozebrać, położono przed nim słownik japońsko-koreański, a reżyser zapytał: czy ludzie w Korei dają radę przeżyć na samych wygranych z loterii? Drzwi się zatrzasnęły. Nasubi niemal nie zemdlał z powodu szoku i żalu, że po raz kolejny musi się tak. Ty, ale serio? Nie może zrezygnować? Tym razem zasada gry była jednak nieco inna. Nasubi musiał uzbierać na najtańszy bilet powrotny do domu. W jednym z niewielu wywiadów dla Stephanie Fu, zapytany o Koreę, Nasubi odpowiedział: to było przeciwieństwo szaleństwa. Straciłem całą energię, jakby ktoś właśnie wyssał ze mnie życie. Nie chciałem mówić, nie chciałem oddychać, nie chciałem poruszyć żadnym mięśniem. Dotarłem do końca. Po prostu byłem skończony. Powiedziałem producentowi, że tego nie zrobię. Odmówiłem. Chodziliśmy tam i z powrotem przez dłuższy czas dyskutując. Ale w końcu, brawa dla jego umiejętności negocjacyjnych, poddałem się i wykonałem ostatnie zadanie. Rozpoczyna się zgodził. Drugi sezon Katuszy. Początkowo Nasubi się... Ty, ale on się zgodził, czy zgodził się to jak ludzie, co gestapo przysłuchiwali? W sensie... Może tak być. Nie poddał. Wiedział jednak, że im dłużej będzie prokrastynował, tym dłużej będzie siedział w tym cholernym pokoju. Jako już profesjonalista w wysyłaniu kuponów loteryjnych, wziął się do pracy na najwyższych obrotach. W rekordowym czasie, bo po zaledwie 2 miesiącach udało mu się zebrać wystarczającą kwotę, by móc zakupić bilet powrotny do domu. 500 kajenów kosztuje bilet? A on milion wtedy zbierał? Producenci... A nie, 50. A to nie są jeny chyba. Jaka jest waluta w Korei? I nie byli tym zachwyceni, więc zdecydowali się zmienić zasady gry. Podnieśli kwotę do uzbierania, argumentując to tym, że jako przyszła gwiazda Nasubi nie może poruszać się klasą ekonomiczną. Teraz musi uzbierać na bilet klasy biznesowej. Ponownie jednak, dzięki niebywałemu szczęściu, udało mu się uzbierać na bilet w zaledwie kilka kolejnych tygodni, wygrywając 2 paczki niezwykle drogiej herbaty. Oh,
To rozwścieczyło producentów Den Passionen na tyle, że ci zdecydowali się sięgnąć po broń ostateczną. Podniesienie kwoty do równowartości biletu klasy pierwszej. Uzbieranie na bilet najwyższej klasy od momentu przyjazdu do Korei zajęło na Subiemu kolejne 6 miesięcy. Gorzej nie mogło już być. Zresztą producenci nie mieli już nawet możliwości podnosić kolejnych klas. Ludzie powoli zaczynali współczuć na Subiemu i opinia publiczna zaczynała zauważać, że praktyki, które są przeciw niemu stosowane, są zwyczajnie bestialskie. Tym razem jednak na Subi naprawdę wygrał i czekał go powrót do domu. W końcu. I znowu go w komórce zamknęli? Uch! Po powrocie do Japonii producenci postanowili dać mu ostatnią niespodziankę. Z założoną opaską na oczy oraz słuchawkami wytłumiającymi... Teraz musi zebrać PKB Japonii z kuponów. 100 lat. ...ciągnięty oraz zamknięty. Po raz co za problem? W malutkim pokoju. Ty, tym razem nie było widać na jego twarzy załamania. Instynktownie i odruchowo na Subi wstał i zaczął się powoli rozbierać, kiedy ściany pomieszczenia, w którym był, zaczęły się zapadać do zewnątrz. Ja pierdzielę, ty, co tu się dzieje? Chłop już zniewolony całkowicie, wszedł i się rozebrał do pokoju, już ma odruch. A oni show robią. Ci się cieszą. Na Subi był w studio, a dookoła niego setki osób na widowni skandujące jego imię. Zszokowany nie wiedział, co się dzieje, bo w jego rozumowaniu program nie został nawet jeszcze wypuszczony na antenę. Dopiero w tym momencie poinformowano on nie wiedział, że cokolwiek komika, było. Że gwiazdą jest już od dawna. Nawet nie wie, że jest fajny. W tej chwili został zwycięzcą Den Passionen Teki Kensha Seikatsu. Show samo w sobie zostało zakazane przez japoński rząd chwilę po zakończeniu cierpień na Subiego, bo w 2002 roku. Widać. Producentom jednak udało się wypuścić kilka innych serii przez ten czas, między innymi te opisane na początku materiału. Najbardziej szokujące w historii na Subiego jest jednak to, że w każdej chwili mógł zwyczajnie wyjść z pokoju w dowolnym momencie. Drzwi nigdy nie były zamknięte. Zadziałał u niego syndrom sztokholmski. Kiedy na Subi został zapytany w wywiadzie przez Stephanie Fu, dlaczego nie uciekł, ten odparł: dotrzymałem danego słowa. Powiedziałem, że wygrałem program i go wygrałem. Prawdziwy. Powiedziano mi, że jak zrezygnuję, to zostanę nikim. Na samym końcu siedziałem jednak tam, zdając sobie sprawę, że ten nowy rodzaj życia, ja nie byłem już nikim. Ile on za to dostał? Obserwował mnie przez 15 miesięcy. I wiesz, szczerze mówiąc, byłem bardzo szczęśliwy, że moja podróż nie poszła na marne. Ale nadal jest to dziwne. Wyszedłem z tego wszystkiego w pewnym sensie z jak najlepszym wynikiem. Na Subiego już wcale nie interesowała sława. Okazuje się, że kilkunastomiesięczna udręka odcisnęła takie piętno na jego psychice, że przez długi czas miał problemy w prowadzeniu rozmów. Dzięki Walker za 15 lat. Na Subiego już wcale dziękuję nie bardzo. Interesowała sława. Ale nie zdradzaj planów na głos. Że kilkunastomiesięczna to, że ci na briefie napisałem, piętno na jego psychice, nie musisz likować. Że przez długi czas miał problemy w prowadzeniu rozmów z ludźmi, czując się w ich towarzystwie jak niekomfortowo. Ode mnie. Tak samo niekomfortowo czuł się zresztą w ubraniach, których ciężaru na swoim ciele nie mógł już znieść. Jego plany wejścia w show biznes po programie zakończyły się fiaskiem. Początkujący, choć w rzeczywistości doświadczony komik, miał dosyć występów przed kamerą jeszcze zanim na dobre je zaczął. Jakiś czas po zakończeniu programu na Subi próbował swoich sił w niszowych produkcjach, kariery jednak nie zrobił. Wszyscy chcieli, żeby ten wcielał się w głupkowe role. Chociaż jest milionerem? Żądali, by robił to, z czego jest najbardziej znany. Co jakiś czas rozbierał się przed kamerami. Aha, został gwiazdą. Den Passionen to ekstremalny przykład ciekawych głównego filmów. Założenia reality show. Aktorzy, amatorzy poddadzą się niemal wszystkiemu, by stać się bogatymi i sławnymi. Clash Royale, zagrałbym dużo coś. Samemu serialowi. Trzeba zrobić się długo. 15 ciągłych miesięcy izolacji. Ale co otrzymał? Czy stał się bogaty i sławny? Odpowiedź brzmi tak jakby.
Na sobie pisał dziennik podczas swojej odsiadki, który został zebrany w jeden cały tom i wypuszczony do sprzedaży. Dziennik ten stał się bestsellerem. W 2016 roku wspiął się na Mount Everest, żeby zebrać pieniądze na pomoc po katastrofie nuklearnej w Fukushimie, a także prowadził przez krótki czas program o nazwie Nasubi's Question, który edukuje widzów na tematy związane z promieniowaniem. Dan Pashunen nie uczyniło z niego osoby odnoszącej bajeczne sukcesy, ale wydaje się, że dało mu to wystarczająco dużo ekspozycji, żeby zapewnić mu wygodną karierę aktorską i publiczną rolę, nie tyle co w całej Japonii, ale raczej w jego rodzinnym regionie. Nie da się określić, jak wiele mogło być sfałszowane w Dan Pashunen. Program miał całkowitą kontrolę nad tym, co przedstawiał jako rzeczywistość. A postrzeganie rzeczywistości jest kluczowe, żeby cieszyć się zadziwiającymi rzeczami, które dzieją się w takim przypadku jak u Nasubiego. Pojawiło się wiele głosów, w tym mój głos rozsądku, podpowiadający, że niemożliwym wręcz jest fakt, iż Nasubi nie wygrał żadnych ubrań przez 15 miesięcy, za to wygrał zestaw opon, rower czy żywą ośmiornicę. Na tym etapie nie ma już możliwości dotrzeć do prawdy, ale zdaje mi się, że manipulowanie paczkami przez producentów było tam bardziej niż pewne. Typ z TikToka? Zwróćcie uwagę na to, jak wielkie szanse muszą być na wygranie całego zestawu do grania, czyli telewizora, przewodów, konsoli, joysticka oraz gry, a nie udało mu się zdobyć zwykłej koszulki czy spodni. Okrucieństwo takiego serialu jest uzasadnione tylko wtedy, gdy założymy, że producenci naprawdę pomagali Nasubiemu za kamerą w sposób, którego my nigdy nie widzimy, oraz oczywiście, gdyby ten wyraził jasno na to zgodę. Dodatkowo całość musiałaby być fałszem, ponieważ krzywdzenie kogoś naprawdę jest nie do zaakceptowania. Tak, Kamil. Niestety program jest pełen takich wątpliwych sytuacji moralnych, które czy sprawiają, że Aquazona? Jest bez cenzury czy zy? Straszny. Jeśli, jak twierdzi serial, Nasubi nigdy nie wiedział o tym, co go bez czeka, to dopóki ta rzecz się nie stała, to z pewnością 15 miesięcy filmowanej samotności jest zbyt okrutne, żeby być rozrywką. W przypadku Nasubiego trauma psychiczna i emocjonalna, której doznał, a którą widzowie obserwowali z rozbawieniem, jest przerażająca. Bycie pozbawionym godności, możliwości spożywania normalnego pokarmu, komunikacji ze światem zewnętrznym i degradacja ponad wszelką wyobraźnię jest trudna. Nie ogranicza się to tylko do Sesunu Dan Pashunen. Podobną brutalność możemy zobaczyć w wielu innych japońskich teleturniejach z tamtego okresu. Co jeszcze jest w tej sprawie porywające, to fakt, że producent nie był w stanie publicznie powiedzieć, że żałuje powstania programu lub czegokolwiek, co zrobił. Jak ma żałować, jak powiedział producent, to się tak dorobił. Ten chłop, to tam jakieś chłapy mu rzucił temu, a producent to ojojoj. Wcześniej bagatelizując psychiczne obciążenie, jakie te doświadczenia wywarły na życiu uczestnika. Sam producent jednak nie jest jedynym winnym tej ludzkiej tragedii. Widzowie show zapychali swoje nudne życia kimś innym i jego tragedią, by nadać swoim myślom odrobinę fantazji, świadomie krzywdząc Nasubiego, jednocześnie robiąc to w białych rękawiczkach. The Truman Show pokazał, jak bardzo dewastująca psychicznie może okazać się prawda. Tak samo jak Truman, tak też i Tomoaki zostali postawieni przed faktem bycia wykorzystanym w najgorszy możliwy sposób. Byli filmowani tak, jak nikt nigdy nie powinien, a w rezultacie karmili najbardziej szkodliwe. Kurde. Porypane, że to w Japonii takie coś też powstało, nie? I tam dużo takich programów gada, że jest jakichś popieprzonych. Ciekawe, czemu akurat tam. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę